Witajcie. Bednary 2022. Znajdujemy się na stanowisku Agrimetu. Ja nazywam się Adam Pancerski. Jestem dealerem tej marki. Pokażę Wam, z jakimi maszynami marka wystawiła się na targach. Przed nami talerzówka Multicat HD 7 metrów. Konstrukcja, tak jak widać, dwa rzędy talerzy w rozstawie 95 cm. Talerze dostępne 510-560. Głębokość maszyny regulowana na klipsach, na kołach podporowych z przodu i na klipsach na wale z tyłu w tym miejscu. Maszyna półzawieszana, wózek jezdny między wałem a częścią talerzową, z boku ekrany składane, możemy przedłużyć ekrany lub pracować na ekranach krótkich, skrajne talerze ażurowe, kopiowanie pełne terenu, siłownik na pusto, na luz dajemy i kopiujemy wtedy kołami i wałem z tyłu. Obejdziemy maszynę dookoła, wał podwójny całownikowy, pierścienie 530, szerokość 60 mm, gorąco walcowane. Maszyna rozkładana hydraulicznie, hamulce. W prezentowanej maszynie talerze 560. Obok maszyna bliźniacza Multicat HD6, czyli 6-metrowa maszyna. Możemy zobaczyć różnicę w dostępnych kołach podporowych z przodu. Tu mamy z protektorem sobie takim ciągnikowym. W rozmiarze 10,75x15. I tu mamy szersze koła i mamy je w rozmiarze 460x15,5. Konstrukcja ta sama, dwa rzędy talerzy, kopiowanie terenu z kół podporowych z przodu regulowanych na klipsach, wał podwójny całownikowy, maszyny występują w tym wydaniu z kołami podporowymi 5, 6, 7 i 8 metrów. Maszyna jest również dostępna 4-metrowa bez kół podporowych z przodu. Kolejną maszyną marka wystawia dzisiaj jest brona talerzowa Multicat HL4, czyli jest to maszyna zawieszana, rozkładana hydraulicznie w standardzie, głębokość pracy ustawiana hydraulicznie na klipsach w tym miejscu, na siłownikach. Tu mamy wał Packera, jest to taki wał płaskownikowy z płaskownikiem skręconym w kącie 45 stopni, tak? Tak wygląda on z boku. Masywna maszyna, masywna konstrukcja wału. Konkretna maszyna dla gospodarstw o ciężkich ziemiach. Dostępne maszyny 3, 4 i 4 rozkładane hydraulicznie, tak? Metry.
Warszawy. I mamy tu jeszcze kultywator Fortis GT3, 3-metrowy, prezentowana maszyna jest z zabezpieczeniem sprężynowym, system zębów Horsha, prezentowana maszyna ma założone zęby z węglikiem, wzmocnione, dwuotworowe i odkładnie prawo i lewoskrętne. Głębokość regulowana hydraulicznie, w standardzie, na klipsach. Następnie mamy dostępną bronę talerzową wyrównującą, tak zwaną włókę talerzową, i wał płaskownikowy, ciężki. Na skraju odkładnie skrajne, jeśli są potrzebne, wysuwane skrajne talerze. Tutaj jest bolec, możemy je wysunąć sobie i doregulować, żeby nam nie przesypywał tej ziemi, nie usypywał kopców. Regulacja na śrubie rzymskiej włóki talerzowej. Dostępne również zabezpieczenie hydrauliczne zamiast zabezpieczenia sprężynowego. Maszyna wykonana bardzo dobrze, jakościowo. Można się przyjrzeć. Naprawdę konkretnie zrobiona. Trzybelkowy agregat typu Gruber, 10 zębów na 3 metry. Brona talerzowa z zabezpieczeniem gumowym. Tak samo jak wszystkie talerze zabezpieczone są w talerzówkach. Wrócimy do talerzówki na chwilę. Patrzcie sobie tu. Wszystkie talerze są z zabezpieczeniem gumowym. Między sekcjami talerzy wypełnione są gumy na styk. Nie ma tu żadnego luzu. Każdy talerz jest resorowany zabezpieczeniem właśnie gumowym osobno, tak? Czyli każdy talerz ma osobne ramię. Tak jak już mówiłem wcześniej, talerze dostępne 560 i 520. Długie krany boczne. Mocno stężone ramy za pomocą takich właśnie dźwigarów międzybelkowych. Dźwigary pełnią również rolę ogranicznika dla tych gumowych gum, tak? Czyli po dwie sekcje ograniczane są do tych ścian i te gumy mają tu po prostu ograniczenie fizyczne na tych blachach, tak? Po dwie pary. Tak jak widzicie, mamy zacne towarzystwo Horsha, a Grimet z ich talerzówkami są bardzo dobrym zamiennikiem niemieckiej marki na polskim rynku. Wszystkie osoby zainteresowane zapraszam do mnie do kontaktu, jeżeli chodzi o zakup talerzówek. Robiliśmy ostatnio pokaz polowy talerzówką 5-metrową Multicat HD5. Będzie też relacja z tego pokazu. Każdy z Was może zobaczyć, jak taka talerzówka realnie zachowuje się w polu. Tak? Są to masywne, bardzo stabilne maszyny. Na duże gospodarstwa do
dużych ciągników, tak? Bardzo wytrzymałe, zresztą widać po konstrukcji, jak one są spawane, dopracowane detale. Możemy się przyjrzeć. Podejdziemy do tej maszyny 6-metrowej. Kilka węzłów wam pokażę konstrukcyjnych. Jest to po prostu już światowej jakości produkt, tak? Elementy tego typu tutaj na zawiasach smarowane, to jest odkówka. Tu jest to samo. Takie detale powodują, że ta maszyna po prostu jest wysokiej jakości. No i na pewno posłuży wam wiele lat w polu, tak? Jeżeli prezentacja się podobała, standardowo zapraszam do subskrybowania kanału i do kontaktu, jeżeli ktoś potrzebuje tego typu maszyny, większej lub mniejszej, coś dobierzemy, doradzimy. I widzimy się w kolejnych odcinkach. Na razie, cześć. Pokażę wam jeszcze takie urządzenie do punktowego zbierania kamieni. Mocowane do ładowarki na euroramkę. Tu jest takie stanowisko pokazowe, żeby to pokazać. Pręty pełne. Nabieramy kamienie, podnosimy do góry. Włączamy sobie silnik hydrauliczny. Tutaj na jednej sekcji tu jest silnik hydrauliczny. Obracamy, wytrzepujemy ziemię. Z tyłu są jeszcze takie rolki podpierające. Gdy dopieramy kosz do ziemi, one nam zabezpieczają przed uszkodzeniem tej osi, tak i łożyskowania. Bardzo prosta, masywna konstrukcja. Jak to mówią, przydatna może być na różnych wielkościach gospodarstw, tak? Kto ma dużo kamieni czy hałdę kamieni, chce ją przesiać, tak samo bardzo dobrze się w tym zadaniu sprawdzi.